Czy na rynku nieruchomości luksus jest ważniejszy niż stopa zwrotu z inwestycji? O tym będę rozmawiał z panem Dariuszem Węglickim, dyrektorem zarządzającym Catella Polska. Z powodu koronawirusa rynek dóbr luksusowych ucierpiał? Jaka jest pana ocena? Każdy rynek ucierpiał, ale wydaje się, że ten rynek dóbr luksusowych ucierpiał w znacznie mniejszym stopniu. To znaczy, po pierwsze, jeżeli chodzi o rynek mieszkań luksusowych, rynek domów luksusowych, ich jest znacznie mniej. To jest jedynie mały procent tego, co deweloperzy dostarczają na rynek. A klienci, którzy nabywają tego typu mieszkania czy domy, albo wynajmują tego typu mieszkania czy domy, dysponują większymi środkami. Ten czas koronawirusa, czas kryzysu, czas pozostawania w domu często służył temu, żeby się zastanowić, w co warto zainwestować i wydaje się, że wiele osób przekonuje się do tego, że inwestowanie w dobra luksusowe, w rynek premium, jeżeli chodzi o mieszkanie, jeżeli chodzi o domy, ma głęboki sens, czy ma nawet głębszy sens niż inwestowanie w inne, bardziej popularne produkty mieszkaniowe w tych trudnych czasach, w czasach koronawirusa. Na moje wyobrażenie jest tak, że zamożni Polacy w pierwszej kolejności kupują dużo lepszy samochód od poprzedniego posiadanego, później mieszkanie typu apartament, a później myślą na przykład o prywatnym samolocie. No tak między innymi można by sądzić na podstawie raportów corocznych KPMG. Ja bym to jeszcze rozszerzył, tak? To znaczy nie jestem specjalistą od samochodów, uważam, że służy do tego, żeby nie wiem, dojechać do pracy i coraz mniej się z nich korzysta na dalekie trasy. Natomiast oprócz mieszkania też bardzo często zamożni Polacy kupują do. Jakby pojechać do sąsiedniego Konstancina koło Warszawy, to myślę, że duża część właścicieli willi posiada również mieszkanie albo mieszkania w Warszawie. Tak? To jest taki naturalny drugi krok. No a samolot jak ktoś biznesowo potrzebuje, to tak, ale to mnie jako hobby. Więc tak, no te mieszkania luksusowe czy domy luksusowe, to jest to, co Polacy chętnie kupują, a w czasach kryzysu wydaje się jeszcze bardziej będą kupowali chętnie. Chociażby z tego powodu, że inwestując w dobra luksusowe można mieć na myśli dwa aspekty. Pierwszy aspekt, jeżeli to jest dobro inwestycyjne, to taki bezpośredni przychód czy z czynszu najmu, czy z czynszu najmu, a z drugiej strony możemy popatrzeć też na wartość tego typu nieruchomości i no nie jest tajemnicą, że dobra luksusowe nieruchomości luksusowe w Polsce są niedoszacowane. Jak porównujemy się z Pragą, no to te wartości są 1,5 do 2 razy mniejsze. Nie mówię o Berlinie, gdzie 15 lat temu startowaliśmy z tego samego poziomu, a Berlin już w sensie wartości nieruchomości luksusowych no daleko nam odleciał do przodu. To samo jest z najmem. Mamy często klientów w number 44, czyli na złote 44, którzy mieszkają w domach, często pod Warszawą, często gdzieś dalej, ale ze względu na konieczność i na wygodę postanowili również tutaj zamieszkać, nie kupując, ale wynajmując, czyli i coraz więcej mamy takich zapytań, nawet teraz w tych czasach, po okresie ciszy w marcu, kwietniu, w tej chwili już tak od połowy maja mamy zdecydowane ożywienie i nowi klienci chcą wynajmować mieszkania, czyli ten rynek cieszy się powodzeniem, pamiętając oczywiście o tym, że to jest bardzo mały rynek, rynek warszawski. Właśnie, bo o to jeszcze chciałem zapytać, bo moje skojarzenie jest, że apartamenty to z lokalizacją Warszawa, może Gdańsk, Kraków, może jeszcze jakiś kawałek miejsca jest dla Wrocławia, no ale przede wszystkim w większości państw to są stolice, no plus jakieś wyjątkowe miasto, to miasta typu Barcelona. Czyli jeżeli chodzi o Polskę, tylko to jest przyszłość dla Warszawy, czy też kilka miast ma jakiś potencjał rozwoju? Na tą chwilę to jest to oczywiście głównie Warszawa, gdzie zostało zrealizowanych na przestrzeni ostatnich 10-15 lat kilkanaście projektów. Pierwsze takie projekty powstają właśnie w miastach typu Gdańsk, typu Kraków. Z tym, że oczywiście specyfika jest inna. Gdańsk to jest bliżej morza i to jest w kontekście właśnie tego, że im bliżej morza, tym bardziej luksusowo. Kraków to jest stare miasto.
Natomiast jak pokazuje doświadczenie i deweloperów inwestowania w nieruchomości, to co się wydarzyło w Warszawie, no wydarza się później w innych miastach, czyli jak 5 lat temu rynek biur praktycznie istniał tylko w Warszawie, w tej chwili istnieje co najmniej w kilku miastach. I podobnie będzie z apartamentami luksusowymi, przy czym po pierwsze pojęcie apartamenty, no to wymaga zdefiniowania, to nie jest to, czego używają bardzo często deweloperzy, tylko mówimy o rzeczywiście bardzo dobrze zlokalizowanych, czyli w przypadku Warszawy, w absolutnym centrum miasta, z dobrym widokiem, apartamentach właśnie 100 kilkadziesiąt metrów, a nie jak to często jest w reklamach 60 metrach. I podobnie w innych miastach, czy to muszą być duże jednostki z bardzo dobrym widokiem, bardzo dobrze skomunikowane i bardzo dobrze położone, zarówno w sensie bliskości centrum miasta, jak i bliskości biur, miejsca pracy. Czyli ten rynek będzie się rozwijał, ale to dalej będzie niewielki segment, może procent, może 1%, może 1,5% tego wszystkiego, co powstaje w mieszkaniach, bo ta grupa osób zamożnych w Polsce co prawda rośnie, no ale to nie jest aż taki wzrost, że za chwilę osiągniemy jakieś dwucyfrowe procenty. O tym, jak zmienia się rynek dóbr luksusowych w tak szczególnej sytuacji, jaką jest pandemia, rozmawiałem z panem Dariuszem Węglickim, dyrektorem zarządzającym Catella Polska. Dziękuję panie dyrektorze za rozmowę. Dziękuję bardzo.